Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak, Kamil Pińczak. Dzisiaj pewnego rodzaju monolog, pewnego rodzaju, powiedzmy, zajawka tego, co będziemy chcieli robić prawdopodobnie od października, od listopada, pewnego rodzaju takiej serii historycznej, no, ponieważ różne rocznice nam przechodzą, to stwierdziłem, że nie ma na co czekać, że powiedzmy sam to zacznę, a potem będziemy kontynuować. Tak samo zresztą seria Skarg Historii Ruchu Narodowego, która zaliczyła taką kilkutygodniową przerwę. Ona wróci z mniejszą lub większą częstotliwością, ale wróci, więc nie ma co się, że tak powiem, nastawiać negatywnie, że to był taki fajerwerk. Po prostu czas wakacyjny nie wszystkiemu sprzyja. A dzisiaj w tym takim wystąpieniu, takim wykładzie, chociaż może to za duże słowo, o wrześniu 39. No mamy właśnie rocznicę, zaraz znowu będziemy wspominać kolejne bitwy, operacje. I warto się może nad tym pochylić. Historia jest w końcu nauczycielką życia i być może warto jest zerknąć na te aspekty historyczne, żeby nie powtórzyć pewnego rodzaju błędów, bo nie bez przyczyny mówi się, że mamy u władzy grupę historyczną sanacji, grupę rekonstrukcji sanacji. No a sanacja do czego doprowadziła, to wiemy dobrze. Może podzielę to tak jakby na dwie części, na kwestię dotyczącą polityki zagranicznej i kwestie dotyczące stricte już kwestii wojskowych. Pytanie, czy w ogóle musiało dojść do września 39 roku, czy musiało dojść też do tej klęski. Sam Edward Śmigły-Ryc, naczelny wódz, mówił, że nie docenili armii niemieckiej, nie docenili potęgi broni pancernej, że gdyby to była taka wojna jak w roku 1920, to można się było opierać. No wojna, którą wygraliśmy tak naprawdę rzutem na taśmę, więc po 20 latach przygotowywanie się do takiej wojny zakrawa na śmieszność. Ale mam wrażenie, że większość komentatorów jakby ogranicza się w recenzowaniu jakby września 39 do roku może od 38, najczęściej do samego 39, zapominając o całym czas okresie właściwie od 26 roku, kiedy no tak powiedzą piłsudczycy, jest stabilna władza, ukrócono sejmokrację i przez 13 lat jedna i ta sama ekipa, jedna i ta sama klika w zmieniającym się składzie personalnym rządzi Polską. I tu też myślę, że należy przyjąć też ważną cezurę, jaką jest 1935 rok, czyli śmierć Józefa Piłsudskiego, bo do 1935 roku bezwzględnie Józef Piłsudski decydował o dwóch rzeczach. O wojsku i o polityce zagranicznej. Oczywiście nie mógł być wszędzie, w efekcie był często wszędzie i nigdzie. Są raporty, są wspomnienia narzekające, że po prostu Piłsudski jako generalny inspektor sił zbrojnych wojsko zaniedbywał na rzecz spraw właśnie polityki zagranicznej, w ogóle spraw państwowych. Polską polityką zagraniczną przez 6 lat od 26 do 32 kierował August Zaleski, a po 1932 roku do 39 tym sternikiem był Józef Beck, mówiąc ściślej, pułkownik artylerii konnej. Józef Beck, który się zresztą Piłsudczyźnie mocno zasłużył jako de facto szef sztabu wojsk zamachowych w maju 26 roku. Natomiast co, od czego tak naprawdę politykę zagraniczną można zacząć? No, od samego powstania państwo polskie było w konflikcie z państwem niemieckim. Różnego rodzaju wykłócania się na forum Ligi Narodów, wojny celne,
spory w wolnym mieście Gdańsku. No, napady prasowe też propagandowe opinii publicznej, światowej, inspirowane przez Niemcy. No, wiele mieliśmy do 1933 roku tych zadrażnień z Niemcami, tych punktów starcia, chociażby też sojusz nieformalny zawarty w Rapallo między Niemcami a Sowietami, dzięki któremu Niemcy mogli na terytorium sowieckim do 1933, też kiedy ta współpraca została zerwana, testować nowoczesną broń, a jednocześnie Sowieci otrzymywali zastrzyk technologiczny. No ale w każdym razie w 1933 roku, kiedy Hitler dochodzi do władzy, następuje pewnego rodzaju zmiana polityki niemieckiej. Następuje pewnego rodzaju, używając współczesnej terminologii, reset stosunków polsko-niemieckich. I Hitler doprowadza do tego ocieplenia i zostaje podpisana w efekcie tego ocieplenia, ale jeszcze przy wszystkich ograniczeniach ciążących na Niemcach z traktatu wersalskiego, ograniczenia co do wielkości floty, armia zawodowa 100-tysięczna, ograniczenia, zakaz posiadania nowoczesnych broni, lotnictwa, ciężkiej artylerii, czołgów. Jeszcze siła Niemiec nie jest aż tak duża. 26 stycznia 1934 roku zostaje zawarty, błędnie tak nazywany, tak zwany Pakt o nieagresji z Niemcami. Dokładna nazwa tego dokumentu to Polsko-Niemiecka Deklaracja o niestosowaniu przemocy. Strona niemiecka bardzo naciskała, żeby nie nazywać tego paktem. To strona polska nazywała to raczej paktem przez analogię do takiego układu właśnie paktu o nieagresji, jaki był zawarty ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1932 roku. I właśnie w 1934 minister spraw zagranicznych Niemiec Konstantin von Neurath i ambasador Polski w Berlinie, który tam pozostał na placówce aż do wybuchu wojny, Józef Lipski, podpisują takiż układ. I w tym momencie, w związku z tym, że sanacja po maju 26 roku mocno rozluźniła więzy zawartego jeszcze w 1921 sojuszu polsko-francuskiego, który to sojusz chociażby zaważył nawet na, bo konwencja wojskowa takie rzeczy uregulowała, zaważył nawet na organizacji polskiego wojska, bo Polska na przykład zobowiązała się do utrzymywania wojska w ilości 30 dywizji piechoty, co zaważyło chociażby na organizacji armii, bo pierwotnie zakładano, że no będzie to 20 dywizji po 4 pułki, 80 pułków. W efekcie tego postanowiono zastosować pewnego takiego rodzaju sztuczkę księgową. Liczbę punktów zwiększono zaledwie do pułków piechoty do 90, po 3 na dywizję zlikwidowano szczebel brygadowy. Taka ciekawostka na marginesie. Ale w związku z przyjmowaniem coraz bardziej przez Francję takiej defensywnej, pasywnej taktyki wojennej, w związku również z tym układem lokarneńskim, który został zawarty, gdzie Niemcy zobowiązały się do nienaruszalności swoich granic zachodnich i te pakty broniły również w pewnej mierze Niemcy od Francji, nie tylko Francję od Niemiec, to w kręgach kierowniczych państwa polskiego narastała nieufność wobec sojusznika i ta współpraca coraz bardziej osłabiała się, została w końcu zwinięta francuska misja wojskowa w Polsce, która odegrała bardzo dużą rolę przecież i na przykład jeśli chodzi o organizację szkolnictwa wojskowego, Wyższej Szkoły Wojennej w szczególności. Takie rzeczy miały miejsce. I w momencie, kiedy Hitler odrzuca kolejne postanowienia Traktatu Warszawskiego, i tu już jest spór, już jest punkt sporny, w 1934 roku Józef Piłsudski miał zaproponować Francuzom wojnę prewencyjną przy
pierwszym odrzuceniu przez Niemcy obostrzeń traktatu wersalskiego, Paryż miał dać odpowiedź odmowną. W archiwach francuskich nie ma śladu tego dokumentu, no ale w zasadzie myślę, że sposób działania sanacji, taki spiskowy, konspiracyjny, no mogła taka propozycja zostać złożona, bo mieli taką skłonność ludzie do załatwiania wszystkiego na tak zwaną gębę. I śladu po tym nie ma. Mamy jakieś tam relacje, że właśnie Ludwig Morstan zostaje wysłany do Paryża i ma złożyć taką propozycję za pośrednictwem swojego znajomego, generała Weygand. I Francja twierdzi, że no tak, damy wam pomoc w uzbrojeniu, w sztabach. Jak było, historycy pewnie się będą jeszcze spierać, ale muszę wrzucić tutaj kamyczek do własnego ogródka, bo swego czasu popełnił Jędrzej Giertych taki artykuł o wojnie prewencyjnej, gdzie dowodzi, że wojna prewencyjna w 1934 byłaby katastrofą, gdyż po uwolnieniu Niemiec od Hitlera Niemcy zostałyby wynagrodzone terytorium polskim. Tu muszę powiedzieć, że szanując oczywiście publicystykę Jędrzeja Giertycha i być może on to napisał tak, to był jakiś taki zabieg stylistyczny, jest to stwierdzenie absurdalne. Jest to stwierdzenie mocno absurdalne. Wojna prewencyjna w 1934 mogłaby być nieciekawa dla nas pod względem przede wszystkim wojskowym. Dlaczego? To może w części o stanie polskiego wojska, zwłaszcza do 1935 roku, bo ten stan wcale nie był taki różowy, jak się go nam przedstawia. Idąc dalej, w związku z tym, że jakby Polska osłabia ten sojusz z Francją, który pozostaje papierowy, mocno papierowy, tak naprawdę do 1936 roku nie ma żadnych jego aktów, żadnych aktów, które pozwalają wnosić, że te relacje polsko-francuskie, ten sojusz jest w jakimś stopniu żywy, to następuje takie ocieplenie tych relacji polsko-niemieckich i jest przeświadczenie, że Polska bierze, po zerwaniu z Paryżem, bierze kurs na Berlin. Oczywiście relacje, to nie były relacje sojusznicze, ale tak w opinii światowej się wydawało, że tutaj właśnie Polska znalazła sobie nowego protektora w postaci dynamicznie rozwijających się Niemiec. Natomiast Polska na rzecz władze sanacyjne w tej swojej propagandzie, jakby uwierzyły we własną propagandę typu Polska mocarstwowa, prawda, ósma potęga świata. Polska znajdowała się ze względu na swoją siłę gospodarczą, militarną i tak dalej, gdzieś niestety pomiędzy tą ligą mocarstw, która kończyła się gdzieś tam na Włoszech ówcześnie, a taką ligą państw średnich, która zaczynała się na Hiszpanii. Gdzieś w tym rejonie byliśmy i dogonienie tej ligi mocarstw nie było wcale takie proste. Natomiast w polityce zagranicznej, zwłaszcza już po śmierci Piłsudskiego, prowadzonej w większości po prostu samodzielnie przez Józefa Becka, są jakby takie akty, które można odczytać za jawnie proniemieckie. To znaczy chociażby kwestia Anschlussu Austrii, wobec którego Polska nie zaprotestowała, wręcz go poparła przy okazji porządkując sytuację na północnej granicy, pod groźbą Litwa nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską. To znamy chociażby z filmu Zezowate szczęście, te manifestacje, wodzu prowadź na Kowno i tak dalej. I 1938 rok to również Zaolzie, i tu już zantycypuję za chwilę tą część wojskową, ale dokonanie
no, zaboru może i z ziem, które się słusznie Polsce należały, ale dokonane jakby razem z Niemcami, razem z Hitlerem, nie było czymś mądrym. Zresztą tu wspomniany przeze mnie Jędrzej Giertych, tu uważam, że ma całkowicie rację, że uważał, że należy rozwinąć akcję polityczną na rzecz pomocy Czechosłowacji. Oczywiście Czechosłowacja była postrzegana przez władze polskie w dwudziestoleciu niechętnie, no ze względu na chociażby swoją nawet nie tyle prorosyjskość, co w ówczesnej sytuacji po prostu filosowietyzm ze strony władz czeskich i często jakby uznawano Czechosłowację w planowaniu wojennym jako sowiecki pistolet przyłożony do pleców Polski, aczkolwiek warto zauważyć, że my nie mieliśmy planu wojny z Czechosłowacją. Czechosłowacja z nami plan wojny miała. To warto zauważyć. I ten sukces propagandowy, jakim było zajęcie Zaolzia, no jakby ugruntował przekonanie wszystkich graczy, również pewnie Niemców, o nastawieniu proniemieckim władz w Warszawie. Co dalej? Dalej zniszczenie Czechosłowacji w sytuacji, kiedy kilka miesięcy później, no najpierw oczywiście w 1938 zajęto Sudety, ale to już oznaczało jakby oddanie fortyfikacji pasa nadgranicznego czesko-niemieckiego, bez którego obrona, jakakolwiek wojna czesko-niemiecka nie miała sensu dla Czechów. I w sytuacji, gdy już pod koniec 1938 roku pewne roszczenia względem Polski zostają przez ówczesnego szefa niemieckiej dyplomacji Joachima von Ribbentropa wysunięte, nie powodują one żadnego alarmu w Warszawie. Dopiero właściwie początek 1939 roku sugestie, że ułożenie stosunków powinno się zasadzać na zgodzie na powrót Gdańska do Rzeszy, na przystąpieniu Polski do paktu antykominternowskiego i budowie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze. Sytuacja strategiczna Polski bardzo się skomplikowała w marcu 1939, a jeszcze miałem powiedzieć o Zaolziu. Zaolzie ujawniło też pewien bałagan i straszliwe kłopoty z mobilizacją polskiej armii. Straszliwe kłopoty, był straszliwy bałagan i no już w 1939 wyglądało to lepiej, ale ta armia za czasów Piłsudskiego wcale nie była taka dobra, ale o tym w części wojskowej staram się to jakoś rozgraniczyć, bo to jakby dwie różne rzeczy. I w marcu 1939, kiedy już powstaje protektorat Czech i Moraw, powstaje niepodległa Słowacja księdza Tiso, związana sojuszem z Niemcami, komplikuje się też sytuacja strategiczna Polski, bo południowe skrzydło ewentualnego frontu przeciwniemieckiego wydłuża się w nieskończoność. O tym jeszcze będę mówił. No, sytuacja jest zła. Sytuacja jest bardzo zła i w tym momencie nie próbuje się jakiejś gry na czas, zwlekania, dogadywania szczegółów. To, z czego wielu publicystów, nawet i narodowych, jest dumny. Powiedzieliśmy nie Hitlerowi. Bardzo to wszystko piękne i fajne, ale kiedy przez poprzednie 4 lata mówiło się Hitlerowi tak, może nie wprost, ale to tak wyglądało i te relacje były takie, jakie były, bardzo dobrosąsiedzkie, to zwrot o 180 stopni no, nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem w ogóle. W polityce komenderowanie i manewrowanie na zasadzie w tył zwrot nie jest dobrym pomysłem, ponieważ takie zwroty zazwyczaj niosą za sobą duże koszty i ofiary w każdym rodzaju polityki.
Tutaj koszty ofiary tego zwrotu o 180 stopni miały być bardzo duże. No i w zasadzie wszyscy ograniczają się, powtórzę za Ziemkiewiczem, do patrzenia na ten rok 39, że co, mieliśmy iść z Hitlerem, z tym strasznym Hitlerem, który nas bombardował, wyrzynał, no to trzeba było z nim nie iść w latach 34-38, że to odprężenie polsko-niemieckie było konieczne, pojawia się argument. No, w latach 30, bez odprężenia polsko-niemieckiego, myślę, że Hitler dużo ostrożniej rzucałby różne kagańce nałożone przez traktat wersalski. Więcej, Polska w pewnych punktach, właśnie wierząc w tą swoją mocarstwowość, uczestniczyła w demontażu ładu wersalskiego, gdzie myśmy osiągnęli tak dużo, że każda próba demontażu ładu ustanowionego przez traktat wersalski groziła bytowi państwa polskiego. Tylko że zdawał się tego nie rozumieć Józef Beck, no, gdzie cieszono się, że chociażby można wypowiedzieć traktat mniejszościowy, który był rzeczą kłopotliwą dla Polski, możliwość odwoływania się do, przez mniejszości narodowe do instytucji ponadnarodowych, do Ligi Narodów, skąd my to znamy dzisiaj, że też różne mniejszości, już nie tylko narodowe, odwołują się do instytucji ponadnarodowych. No, ale w efekcie doszło do zwrotu przeciwniemieckiego, do przyjęcia gwarancji brytyjskich, do renowacji sojuszu z Francją i podpisania 26 sierpnia 1939 roku, 25 sierpnia, traktatu polsko-brytyjskiego, który jeszcze myśmy tak zabiegali tam bardzo o to i dlatego ten sojusz został tak podpisany dość późno, że Polska bardzo nie chciała, żeby sojusz obligował ją do działań jakichkolwiek przeciwko Włochom, co do których były pewne sympatie. No, w tej sytuacji było to, nie miało to chyba większego znaczenia, bo gdzie Polska, gdzie Włochy? Raczej styczności ani handlowej w razie wojny, ani militarnej być nie mogło. Natomiast bardzo skomplikowało to polską sytuację już niecałe 4 tygodnie później, kiedy ta klauzula włoska obróciła się przeciwko nam i w sytuacji agresji sowieckiej. I ta polityka w zasadzie poniosła klęskę. Daje tu sobie o sobie znać pewnego rodzaju niezrozumienie sytuacji i taka dezynwoltura władz sanacyjnych, które zresztą jeszcze, jeśli chodzi o politykę nie tylko zagraniczną, ale i ekonomiczną, przecież te żądania niemieckie były trzymane w zamkniętym gronie kilku osób, najważniejszych decydentów, Śmigłego, Becka, Mościckiego, nie wiem, czy wiedział o nich nawet od początku premier, czyli Felicjan Sławoj-Składkowski. I Polska, mówi się, dzięki Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, weszła w wojnę z idealnie zbilansowanym budżetem. Natomiast ostatnie dni sierpnia 1939 poświęcono na przykład w PZL, w zakładach lotniczych, na wykańczanie bombowców dla Bułgarii. W sytuacji tak tragicznej, kiedy już w marcu były mobilizowane pierwsze dywizje osłony granicy zachodniej, to, że nie rzucono w diabły dyscypliny budżetowej i że fabryki nie pracowały do pierwszego wystrzału pełną parą, pokazuje, że ci ludzie naprawdę wierzyli, że Hitler się ugnie przed polską siłą i przed polską kawalerią. Niestety tak nie było. I doszło do wybuchu wojny 1 września. Tak w skrócie wyglądała polityka i tak jak powiedziałem, ten zwrot przeciwniemiecki my to uważamy za słuszne. To znaczy trzeba sięgać głębiej, bo tak staramy się, patrzymy się na jeden punkt kluczowy i wydaje nam się, że gdyby Józef Beck podjął inną decyzję w marcu 39, no to wtedy
no to wtedy wydarzyłaby się tragedia dziejowa. Z tym, że myśmy Hitlerowi pozwolili urość w siłę, a kiedy już był silny, nie mogliśmy go zgłowić. I to jest takie typowe niemierzenie sił na zamiary. Tyle może o polityce zagranicznej. Jeśli będą jakieś pytania, to może nakręcę jakby ciąg dalszy, nie tylko o wrześniu, ale jeszcze uzupełnienie do tego filmu. Zapraszam do komentarzy. Teraz czynnik, jeśli chodzi o wojsko. To też trzeba powiedzieć. Mówiłem, że powiem niemiłe rzeczy o Józefie Piłsudskim. Otóż kiedy Śmigły-Rydz w 1935 roku objął funkcję generalnego inspektora sił zbrojnych, był przerażony. Są relacje, że to mówili sami Piłsudczycy. Stan mobilizacji grożący katastrofą. Obowiązywał wtedy, proszę Państwa, plan mobilizacyjny, gdzie, no wiadomo, roczniki się zmieniają, zmienia się sytuacja demograficzna poszczególnych miejsc, zmienia się sytuacja w poszczególnych komendach uzupełnień, trzeba skądinąd brać tych ludzi, trzeba ten plan aktualizować. Plan mobilizacyjny z 20 chyba 4 czy 5, plan S, obowiązywał nadal. Po 26 nastąpiło zamrożenie całkowicie prac mobilizacyjnych w polskim sztabie generalnym, potem przemianowanym na sztab główny. Nie było broni przeciwlotniczej ani broni przeciwpancernej, z wyjątkiem gratów z 1920 roku. To jest cytat. Więc wojna polsko-niemiecka w 1934 na całe szczęście podówczas Niemcy nie mieli jeszcze ani broni pancernej, ani lotnictwa. Natomiast na przykład wojna polsko-sowiecka mogła się skończyć dla Polski bardzo źle. Jeśli właśnie chodzi o wojnę z czołgami, których Sowieci mieli sporo, wojnę z samolotami, których Sowieci również mieli sporo, a kilka lat później Niemcy też mieli duże ilości tego sprzętu. Więc po 1935 roku trzeba to oddać Śmigłemu Rydzowi przy wszystkich błędach, które popełnił, że on starał się unowocześnić tą armię, starał się posprzątać bałagan po Józefie Piłsudskim. Zrobił dużo do 1939 roku, niestety nie tak dużo. Zresztą, ponieważ ja odnoszę osobiście wrażenie, czytając różne wspomnienia, że rację ma chociażby generał Rummel, pisząc co prawda o dowodzeniu w 1939, że był dobry, lecz słaby marszałek i bezmyślna i bezczelna klika wokół niego. I to myślę, że można też przełożyć na lata wcześniejsze, kiedy z Rydza robiono takiego wodza narodu, gdzie on, szczerze mówiąc, z początku nie pchał się szczególnie. Nie był to oficer o ambicjach politycznych i właśnie dlatego został generalnym inspektorem sił zbrojnych, że w przeciwieństwie do Kazimierza Sosnkowskiego nie był zagrożeniem dla elity sanacyjnej, zwłaszcza dla grupy tak zwanej zamkowej, skupionej wokół prezydenta Mościckiego. A jednak okazało się, że on zaczął przejawiać te ambicje niekoniecznie chyba z własnej woli. To otoczenie jakby, mam wrażenie, pchało Rydza do tych zajmowania się całym państwem, a nie tylko armią. Może nie w takim stopniu jak Piłsudski, ale to i we wrześniu miało pewnego rodzaju odzwierciedlenie. Dalej. Sytuacja, jeśli chodzi o sprzęt, no, do 1939 roku bardzo się pojawiła. Zakupiono duże ilości armat przeciwpancernych produkowanych w Polsce na licencji Boforsa, dział przeciwlotniczych też na licencji Boforsa. Bardzo dobry sprzęt i sprzedawaliśmy go za granicę. Dobre samoloty też, Karasie, potem Łosie. Też te myśliwce, które już we wrześniu były przestarzałe, P7 czy P11,
które gdzieś, powiedzmy, przestały być samolotami nowoczesnymi dopiero w 1938 roku, kiedy zaczęły wchodzić na uzbrojenie naszych przeciwników, zwłaszcza Niemców, nowoczesne metalowe dolnopłaty typu Messerschmitta 109. Jeśli chodzi o czołgi, też nawet we wrześniu mieliśmy przewagę jakościową, tylko że tych czołgów nowoczesnych było za mało, bo czołgi 7TP też z kolei licencyjne, tyle że na, z kolei na licencji angielskiego Vickersa E z modyfikacją szwedzką były lepsze niż większość czołgów niemieckich typu Panzerkampfwagen 1 czy 2. Tak naprawdę najlepsze czołgi niemieckie we wrześniu 1939 roku to były czołgi czeskie. Notabene, jeszcze tak jako ciekawostkę na marginesie, powiem, że w lutym, marcu w Pradze przebywała polska misja wojskowa, która rozeznawała możliwość zakupu czołgów czeskich, czołgów Skody zwłaszcza, LT3, rozważano możliwość zakupu czołgu LT35, który potem Niemcy przejęli, który atakował w Polskę, zwłaszcza w szeregach dywizji lekkich, jako Panzer 35T. Natomiast wracając już do czynnika wojskowego polskiego, jeśli chodzi o planowanie wojenne, tu na głos, że nie mieliśmy planu wojny z Niemcami, pojawiają się głosy, ale przecież każdy inspektor armii opracowywał plany obronne na swoim odcinku. No nie, no ale tu chodzi o plan strategiczny, o plan całościowy. Tak naprawdę pierwszą jaskółką było takie studium operacyjne planu wojny z Niemcami, opracowane przez generała Kutrzebę i pułkownika Stefana Mossora. To była jakby pierwsza jaskółka, a potem plan Z, plan wojny, zwłaszcza plan przewozów, koncentracji, opracowywano w sztabie głównym od marca 1939 roku. Opracowywał go zwłaszcza zastępca szefa sztabu do spraw operacyjnych, pułkownik Józef Jaklicz. Natomiast o ile być może jakieś plany istniały w głowach, nie w postaci dokumentu, bo tak jak powiedziałem, sanacja miała szpiegofobię, właściwie szpiegomanię i wstręt, takie zwyczaje konspiracyjne, wstręt do drogi, że tak powiem, oficjalnej. Do 1938 roku sytuacja wojenna była taka, że jakiekolwiek uderzenie niemieckie główne mogło wyjść przeciwko Polsce zasadniczo tylko z Pomorza Zachodniego. Prusy Wschodnie były trudności zaopatrzeniowe, no jako że były one zaopatrywane drogą morską i zresztą to uderzenie we wrześniu 1939 roku dopiero wtedy było druzgocące z Prus Wschodnich, kiedy przeniknął na ich teren korpus pancerny generała Guderiana po przejściu Wisły i kiedy dokonał uderzenia na Wiznę, potem w kierunku na Brześ nad Bugiem. Wielkopolska była terenem bardzo łatwym do obrony przez liczne tam chociażby ukształtowanie terenu i we wrześniu też widzieliśmy, że front wielkopolski był w zasadzie frontem operacyjnie martwym. Z kolei atak ze Śląska był utrudniany przez trudności komunikacyjne i przez to, że na tyłach Śląska była związana bądź co bądź dobrymi relacjami z Francją Czechosłowacja. Usunięcie Czechosłowacja pozwalało użyć Śląska jako place des armes, a marzec 1939 roku kompletnie sprawił, że jakiekolwiek planowanie wojenne można było wyrzucić do kosza, bo południowe skrzydło, jak już powiedziałem, południowe skrzydło frontu wydłużyło się w nieskończoność poprzez to, że powstała Słowacja księdza Tisa, pierwsza Republika Słowacka, która wpuściła na swój teren wojska niemieckie. I w tym momencie cały plan obrony, zwłaszcza obrona Śląska, która była przygotowywana w oparciu o linie umocnione, no, cały plan poszedł w drzazgi.
I to spowodowało, że no, ten plan, który jak się wydaje, bo plan wojny był de facto, jeśli chodzi o na papierze, plan był tylko na tak zwanej, na pozycji głównej, pozycji tak zwanej bitwy granicznej pierwszego etapu kampanii. Plan, który miał Edward Śmigły-Rydz, polegał na tym, że trzeba się trzymać przez jakiś czas pozycji głównej, granicznej, a potem odchodzić na linię wielkich rzek, Wisły, Narwi, i najdłużej, jako ostatnia, miała się wycofać armia Kraków właśnie przez to swoje umocowanie w umocnieniach na Górnym Śląsku. To, że Niemcy się po pierwsze wdarli pod Częstochową już pierwszego, drugiego dnia wojny i też, że poszło uderzenie z południa, właśnie z terenów Słowacji, spowodowało, że armia Kraków wycofała się jako pierwsza i cały odwrót, cały plan strategiczny został zrolowany. Właściwie 3 września plan Rydza już nie istniał. I to było nieszczęściem, tragedią. Problem był dwojaki. Po pierwsze, że przyjęcie, powiedzmy, innego ugrupowania, to co postulują niektórzy znawcy wojskowości, to co jako pierwszy zaproponował generał francuski Nissel, jeśli dobrze pamiętam, skupienie się całej obrony od razu na linii wielkich rzek. To rozwiązanie miało dwie wady. Po pierwsze, mogło doprowadzić do sytuacji, nawet przy obsadzeniu częścią sił granicy, że te siły zostaną wymanewrowane i kompletnie rozbite i zniszczone, a mimo wszystko z bitwy granicznej duża część polskich wojsk uszła cało. No, zwłaszcza te grupy, które były na odcinkach w pierwszych dniach września operacyjnie martwych, jak grupa Narew, jak Armia Poznań, duża część Armii Pomorze, część Armii Łódź, wiele jednostek Armii Kraków, Armia Modlin zdezorganizowana, ale zdołała się pozbierać. Najbardziej właściwie poszkodowane w bitwie granicznej i tej fazie, która nastąpiła już po 3 września, były oddziały odwodowej Armii Prusy. Natomiast to miało też takie niebezpieczeństwo, że po zajęciu bez większego oporu Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Niemcy stwierdzą, że to wyczerpuje ich cele wojny, że chcą zawrzeć traktat pokojowy i Polska mogłaby pozostać osamotniona przez swoich sojuszników, którzy przecież wcale nie chcieli się bić i chcieliby najchętniej kontynuować politykę epismentu wobec Hitlera. Natomiast druga rzecz była bardziej prozaiczna, po prostu duża część sił polskich mobilizowała się na zachód od tej linii wielkich rzek, chociażby no całe dowództwa okręgów korpusów w Poznaniu, w Toruniu, w Łodzi, 3 z 10 dowództw okręgów korpusów, dowództwo Warszawa, no to 3 okręgi, 3 dowództwa okręgów korpusów to jest 12 wielkich jednostek piechoty i kawalerii, plus jednostki rezerwowe, które się tam miały mobilizować, jak chociażby w składzie Armii Łódź miała się mobilizować 44. Dywizja Piechoty Rezerwowej i tak dalej. To zrezygnowanie z obrony pozycji granicznej, no różne propozycje, żeby obsadzić to jednostkami manewrowymi, w sensie głównie kawalerią, bo to była jednostka manewrowa, no to było śmieszne, bo według regulaminów i tak dywizje piechoty zajmowały dużo szerszy pas do obrony niż zakładały to regulaminy, 3-4-krotnie szerszy, a brygada kawalerii w myśl regulaminów mogła w obronie ruchowej, obronie manewrowej bronić bodajże maksymalnie 6 czy 8-kilometrowego odcinka. To pokazuje, że no nie mogliśmy przykryć, czy się i tak przykrycie całej granicy było niemożliwe. Ale nawet tych kluczowych odcinków,
takich jak odcinek na, gdzie poszło jedno z głównych uderzeń, Śląsk, Łódź, Pomorze. Jest chyba jedno błędne założenie, gdzie ja muszę bronić nolens volens władz sanacyjnych. Otóż wszyscy zakładamy, stosujemy pewnego rodzaju prezentyzm historyczny. Jakby ta kampania miała trwać te 16 dni, tyle ile potrwała do momentu agresji sowieckiej, gdzie już wiadomo było, że nie ma czego bronić. Zakładamy, że można było przewidzieć, że wojna wybuchnie w 1939 roku. Mówię o, że tak powiem, planach tworzonych wiele lat wcześniej. Nie o tych krótko jakby falowych. Że można było przewidzieć wiele różnych rzeczy, że nie wiem, że Sowieci nas zaatakują, to można było przewidzieć krótko przed wybuchem wojny. No, generalnie nie można było wszystkiego przewidzieć, stąd chociażby to, że część planu modernizacji armii była skoncentrowana w latach 39-42 i na przykład zastosowano po prostu błędne założenie, ale to się zdarza, że Niemcy osiągną jakby pełną gotowość operacyjną w 1942 roku i dopiero w 1942 roku miały wejść nowoczesne samoloty pościgowe, myśliwskie typu PZL Wilk. Czy też no po prostu nowe myśliwce klasy Messerschmitta. Dalej idąc, no także to wcale nie było takie proste. Natomiast plan był niestety pod wieloma względami niedopracowany. Plan był tworzony de facto na kolanie. Była straszliwa konspiracja. Dodajmy, że no, pierwotne założenie było takie, że polskich związków operacyjnych będzie 5, no bo Armia Modlin, Pomorze, Poznań, Łódź, Kraków i Armia Odwodowa. No to 5-6 związków to jest jeszcze ilość, którą naczelne dowództwo mogło ogarniać. Natomiast kiedy zaczęto tworzyć grupę Narew, kiedy zaczęto tworzyć Armię Karpaty, stawało się jasne, że to jest już ilość związków operacyjnych, których naczelne dowództwo nie da rady ogarnąć i że należy stworzyć szczebel pośredni. Przypomnę, że w roku 1920 w pewnym momencie również Józef Piłsudski zlikwidował szczebel frontu i dopiero kiedy zaczęliśmy dostawać w skórę i cofać się spod Kijowa na linię Wisły, to przywrócono ten szczebel frontowy. No tutaj pewna myśl Piłsudskiego dawała o sobie znać, ona pokutowała. Więc no, dochodziło do tego, że dowódcy wiedzieli, że muszą dojść do pozycji głównej, nie wiedzieli co dalej, w którą stronę się cofać, jak się cofać, dostawali te rozkazy, one często były spóźnione, zawiodła straszliwie łączność we wrześniu, to już może powiem, analizując sam przebieg kampanii, natomiast przygotowanie do niej, to, że no, chociażby nie przeprowadzono jakby odprawy dowódców, zresztą wszystko zakonspirowane, nie przeprowadzono odprawy dowódców tych związków operacyjnych i nie wtajemniczono ich, nie powiedziano, panowie, prawda, najpierw bronimy się tutaj na tej pozycji głównej, potem odchodzimy w ten sposób i, prawda, musimy odchodzić szybko. I stąd na przykład to, że nie wszyscy się spieszyli z tym odwrotem. No powiedzmy, że generał Kutrzeba nie maszerował tak szybko, jakby mógł, gdyby został odpowiednio przynaglony i gdyby wiedział, o co chodzi naczelnemu wodzowi, bo on miał dobry zmysł operacyjny i proponował przeprowadzenie bitwy nad Bzurą pod Sieradzem tydzień wcześniej. I mogłoby to doprowadzić do chwilowego wstrzymania naporu na Armię Łódź. Co jeszcze warto powiedzieć? O, może jeszcze jedną rzecz tak na zakończenie tego
planowania i podsumowywania polskiego września, przygotowań do polskiego września, to jest to, że niestety wielu dowódców dobieranych często z klucza legionowego nie dorosło potem do zadań. Jeśli chodzi o fatalne dowodzenie, to bardzo, bardzo źle się sprawdził dowódca Armii Pomorze, generał Bortnowski, wsławiony jako zdobywca Zaoldzia. No, gdyby doszło do walki z Czechami o Zaoldzie, myślę, że już nie byłby okryty taką sławą. Ze względu też na panujący, tak jak wtedy mówię, w Grupie Śląsk ówczesnej bałagan mobilizacyjny. A także, no, myślę, że najczarniejsza postać polskiego września, czyli generał Stefan Dąb Biernacki, który był człowiekiem, który mógł dowodzić najwyżej pułkiem, może dywizją piechoty. Natomiast powierzenie mu armii, gdzie on jeździł na motocyklu od batalionu do batalionu i kierował działaniami batalionów zamiast kierować całą armią, no, pokazywał niestety wielu dowódców. Mieliśmy we wrześniu bardzo, bardzo nieudolnych. Nie było tutaj selekcji negatywnej, o czym zresztą pisało wielu, o niektórych dowódcach dywizji, na przykład generał Bończa-Uzdowski, dowódca 28. Dywizji Piechoty z Armii Łódź, który tą dywizję porzucił, który generalnie nie nadawał się już do służby liniowej, a mimo tego w wojsku trzymano. Niestety te wpływy legionowe, te takie koterie dawały o sobie znać. Więc te błędy ugrupowania, błędy strategiczne, paradoksalnie według różnych relacji Piłsudski miał mieć zastrzeżenia co do Śmigłego Rydza jako kandydata na jego następcę, właśnie mówiąc, że popełnia błędy w myśleniu strategicznym. Tu się Piłsudski, jeśli jest to prawdą, to Piłsudski się niewiele pomylił. Borys właśnie, jak już mówiłem, te błędy strategiczne popełnił. I cóż, no, zaważyło to fatalnie. Wojsko polskie było też do tej wojny nie do końca przygotowane. Nie mogę powiedzieć, że nie było, powiedzmy, jaskółek pewnych nowoczesności, modernizacji. To tak może zakończę optymistycznie, że był tworzony już drugi tak zwany oddział motorowy, Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa pułkownika Roweckiego. Wcześniej pierwszy oddział motorowy, 10. Brygada Kawalerii pułkownika Maczka. Miały być tworzone, było to zaplanowane, miały być kolejne oddziały motorowe, miały być cztery takie brygady zmotoryzowane, stworzone. W tym jedna, co ciekawe, planowano ją stworzyć właśnie w rejonie Łodzi, druga w rejonie, zdaje się, Kutna. Niestety te plany, tym planom przeszkodziła wojna, natomiast naprawdę w polskiej armii było wielu oficerów, którzy dostrzegali ten trend nowoczesności. No, chociażby generał Sikorski, który był odsunięty na boczny tor po maju 26 roku. Czy generał Sosnkowski, który kierował Komitetem do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu. I ten komitet wiele bardzo ważnych uchwał, kluczowych uchwał z dziedziny uzbrojenia podejmował. Natomiast zaważyły tu nad tym, że doszło do 1 września 1939 roku i ten 1 września już miał przebieg tak tragiczny. Zaważyły przede wszystkim błędy polityczne, błędy polskiej polityki zagranicznej. I to, że wojsko szykowano, i myślę, że tu taka rola Rydza, do wojny bardziej takiej jak z 1920 roku. Oczywiście z pewnym unowocześnieniem, natomiast nie zauważono tych zmian, które przecież można było zauważyć, bo polscy oficerowie jeździli i do Hiszpanii, mogli obserwować, jak to w wojnie domowej w Hiszpanii święci triumfy, samolot i czołg. Dlaczego tego nie wykorzystano? No, mówi się o brakach finansowych.
Ja tu może jeszcze dorzucę jedną rzecz, że utrzymanie pułku kawalerii było dużo bardziej kosztowne niż utrzymanie pułku zmotoryzowanego. Bo przecież utrzymanie konia jest dużo droższe, a samochód wsadzimy do garażu, zakonserwujemy i nic koło niego nie chodzimy, a konia trzeba karmić, poić, zapewnić mu weterynarza. To taka uwaga na marginesie. Niestety w porównaniu z PRL-em, z tą całą szarzyzną, mamy taki cukierkowy obraz II Rzeczypospolitej. On nie jest pod wieloma względami prawdziwy. Błędy polityczne, błędy wojskowe doprowadziły do tego, że 1 września potoczył tak, jak się potoczył. A co było potem i jak można to było odwrócić w kolejnym programie. Z tego się prawdopodobnie zrobi jakaś seria historyczna. Myślimy tu nad tym i to nie będzie teatr jednego aktora. Nie, nie, nie. Będą się tu pojawiać różne osoby, ale no na razie to taki pilotaż. Zmobilizowała mnie ta rocznica września 39. Piszcie komentarze. Może jaki będzie dużo, to może będzie jakiś program uzupełniający. Jak nie, to odniosę się po prostu na początku drugiego odcinka, a tymczasem kończę. Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam do upowszechnienia tego materiału, do kciuków w górę, subskrypcji i do wspierania finansowego Chrobrego Szlaku. Do zobaczenia.